przyjrzyjmy się postaciom z serialu Steven Universe. Dzisiaj poznamy bliżej Stevena. Oto Steven Quartz Universe, urodzony 15 sierpnia w Beach City. Syn człowieka Grega Universe i klejnotu Rose Quartz. Dlatego Steven jest klejnotem bardzo wyjątkowym. Każdy kryształowy klejnot ma swój szczególny rodzaj klejnotu. Klejnot Stevena to kwarc umiejscowiony tam, gdzie powinien być jego pępek, jak u jego mamy. Steven odziedziczył nie tylko klejnot swojej mamy, ale też niektóre z jej mocy. Uzdrawiająca ślina to jedna z bardziej niekonwencjonalnych mocy, którą poznał dzięki koni. Trochę to trwało, zanim opanował tę umiejętność, ale moc bańkowania Stevena okazała się bardzo przydatna. Zwłaszcza, że jest praktycznie niezwyciężona. Steven bierze nawet udział w misjach bańkowania skorumpowanych klejnotów. I nie możemy zapomnieć o jego tarczy. Nie zdawał sobie sprawy, że może aktywować ją emocjami, a nie jedzeniem ulubionych ciasteczek w kształcie kota. Po żmudnym treningu Steven potrafi już przywołać tarczę siłą woli. Lekcje z klejnotami pozwalają mu opanować swoje umiejętności, w tym walkę mieczem. Ale jedno jest pewne, trochę czasu zajmuje mu opanowanie zmiany kształtu. Uczy się o swoich mocach dzięki domowej edukacji Perły. Klejnoty z Homeworld również należą do programu nauczania. A ponieważ niezwykłe moce czasem nie wystarczają, zgadnij, kto ma cudownego różowego lwa opiekuna. Czy wiesz, że Steven ma łaskotki? Albo to, że był uczulony na pyłki? Albo to, że może kontrolować swój wiek w zależności od tego, jak się czuje. Choć jest półczłowiekiem, może żyć tak długo jak kryształowe klejnoty, dopóki będzie czuł się młody, szczęśliwy i wolny. Steven był wychowywany przez pana Universe, dlatego jest ekspertem, jeśli chodzi o instrumenty muzyczne. Ukulele to jego ulubiony. Można spodziewać się wspaniałych melodii, a nawet kilku perełek. Jest słodki, rozważny i choć ma klejnoty za opiekunki, można zawsze na niego liczyć. Jest zawsze do dyspozycji dla swojej rodziny i przyjaciół, zwłaszcza dla kryształowych klejnotów.